teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. W tym filmie zaprezentuję dwa parkowania z prawej strony, z tym, że różniły się będą wyjazdem. Przy jednym wyjazd będzie w prawo, a przy drugim parkowaniu wyjazd będzie w lewo. Zapraszam. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym zaprezentuję parkowania na Kiario, nowy model egzaminacyjny. Proszę Państwa, zaprezentuję parkowanie prostopadłe z prawej strony Kiario. Chcę zwrócić uwagę na to, że gabaryt tak naprawdę nie ma znaczenia. I popatrzmy, proszę Państwa. Oczywiście, przygotowując się do parkowania, musimy pamiętać o kierunkowskazie, czyli prawy kieruneczek. Musimy pamiętać o zasadzie, że łuk z prawej strony jest bardzo krótki, czyli możemy troszeczkę odjechać sobie do osi jezdni, żeby minimum między bokiem naszego pojazdu a pojazdem, za którym będziemy parkować, było około 2 metry. Następna zasada, kiedy rozpoczniemy, proszę Państwa, kiedy rozpoczniemy skręt? Nasze lusterko boczne i reflektor. I wtedy, proszę Państwa, rozpoczynamy kręcenie kierownicą. Rozpoczynamy wjazd w pole parkingowe. Obserwujemy pojazd z prawej strony, obserwujemy pojazd z lewej strony. Pojazdy obserwujemy w celu ustalenia odpowiedniej odległości między nimi i koniecznie przez przednią szybę, proszę Państwa, obserwujemy ustawienie prostopadłe do krawędzi. W momencie, gdy auto osiąga kąt prosty, prostujemy koła i w taki sposób, proszę Państwa, zaparkowaliśmy prostopadle z prawej. Oczywiście parkowanie kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralnej, zaciągnięciem hamulca ręcznego. Odstępy prawidłowe. Czyli parkowanie zakończone. Wyjazd. Wyjazd. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wyjechanie, to mamy dwa warianty. Ja zaprezentuję wariant w tym momencie taki, gdzie egzaminator podaje polecenie wyjeżdżamy. Czyli skoro wjeżdżaliśmy z prawej, wyjeżdżamy również w prawo. Czyli jeżeli mamy wyjechać z pola parkingowego, włączymy prawy kierunkowskaz, włączymy wsteczny bieg, opuścimy hamulec ręczny, upewnimy się o możliwości jazdy i rozpoczynamy wyjazd. Pamiętajmy, proszę Państwa, że jak będziemy kierownicą kręcić w prawo, tak jak nam podpowiada kierunkowskaz, to tył będzie szedł w prawo, ale przód będzie szedł w lewo. Czyli zanim jak zaczynamy kręcić, to musimy obserwować nie tylko drogę za pojazdem, ale również pojazd z lewej strony i jak ten nasz przód zachowuje się w stosunku do tego pojazdu z lewej. Wyjechaliśmy na drogę, zmieniamy bieg na pierwszy, wyjeżdżamy do momentu oceny, że oceniliśmy, że to nam wystarczy do tego, żeby odjechać. Zmieniamy kierunkowskaz na lewy i odjeżdżamy.
Pamiętajcie jeszcze, że bardzo ważnym elementem przy wjeździe jest obserwacja tego pojazdu, który dalej stoi, dlatego że przodem na pewno w niego nie uderzymy, bo będziemy reagować wcześniej, ale to nam da również możliwość osiągnięcia lepszego kąta wjazdu, jeżeli będziemy obserwowali pojazd stojący dalej. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj zaprezentuję parkowanie prostopadłe. Z prawej strony wjazd przodem, wyjazd tyłem. Proszę Państwa, zaprezentuję parkowanie prostopadłe z prawej strony. Wskażę punkty, w których należy kręcić kierownicą, żeby ewentualnie w jak najprostszy sposób zaparkować. Ustawiamy się prostopadle do pola parkingowego, włączamy kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy, podjeżdżamy do pojazdu, za którym będziemy parkować. Ważne jest, żebyśmy mieli odpowiedni odstęp, czyli minimum te 2 metry. 2 metry od pojazdu, za którym będziemy parkować. Dojeżdżamy na prostych kołach do momentu, kiedy mniej więcej nasza głowa będzie na wysokości boku pojazdu. Ostro wtedy do oporu dokręcamy kierownicą w prawo i wjeżdżamy w pole parkingowe. Odkręcamy koła na wprost, zatrzymujemy się, parkowanie kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralnej, zaciągnięciem hamulca ręcznego. Proszę Państwa, wyjazd. Jeżeli egzaminator wyda polecenie, że wyjeżdżamy w konkretnym kierunku, w lewo, to będzie to parkowanie jednocześnie z elementem zawrócenia. Jeżeli egzaminator wyda polecenie, wyjeżdżamy, wtedy wyjedziemy w tą samą stronę, z której przyjechaliśmy. Ale my tutaj zaprezentujemy wyjazd w przeciwnym kierunku. Czyli otrzymaliśmy polecenie, wyjeżdżamy w lewo, lewy kieruneczek, wsteczny bieg. Oczywiście upewniamy się o możliwości jazdy, kontrolki czerwone zgaszone. I proszę Państwa, pamiętajcie, analogia z rękawa. Tak jak wyjeżdżacie z pola po wykonaniu rękawa na prostych kołach, tutaj również między zaparkowanymi pojazdami musimy wyjechać do pewnego momentu na prostych kołach, oczywiście rozglądając się, upewniając się o możliwości jazdy. Mniej więcej, jak nasze lusterko wyjedzie za tył pojazdu, rozpoczynamy kręcenie i oczywiście obserwujemy auto z prawej strony, bo nasz przód zbliża się do tego auta. Jeżeli widzimy, że auto spokojnie nam wyjedzie, rozglądając się, wyjeżdżamy na drogę, oczywiście na przeciwległy pas, czyli na pas prawy. Przy wyjeździe szukamy w prawym lusterku prawego krawężnika lub prawej krawędzi, bo właśnie do niej będziemy dążyć, do niej będziemy wyjeżdżać, żeby ewentualnie wyjechać na prawy pas. Zatrzymujemy się. Po zatrzymaniu, proszę Państwa, oczywiście rozglądamy się i odjeżdżamy. I tak wygląda parkowanie prostopadłe z prawej strony, wyjazd w przeciwnym kierunku. W następnym odcinku omówię parkowanie prostopadłe tyłem z prawej i z lewej strony. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.